Krakowia na własnym terenie jest ostatnio nie do zatrzymania. W trzech spotkaniach wywalczyła 9 punktów, strzelając aż 11 bramek. Śląsk na ten mecz ma przygotowane dwa warianty, nad którymi mocno pracował. Jednym z nich jest ten, który widzieliśmy z Lechem, natomiast drugi jest bardziej defensywny. Dzisiaj wyjeżdżamy do Krakowa na kolejny serii trudnych meczów w tej sytuacji, w której oczywiście jesteśmy. Jedziemy bez Mateusza Machaja, który oczywiście jest skontuzjowany praktycznie do końca sezonu, i bez Jacka Kiełba, który no, nie chcemy ryzykować zdrowia, bo mimo wszystko, mimo że trenował indywidualnie, próbował trenować zespołem, to jednak jest tam jakiś problem, a zdajemy sobie doskonale, że mecz z Krakowią jest jednym z kilku czekających na spotkań tak naprawdę walki o wszystko, i strata każdego wartościowego zawodnika na dłuższy czas jest w naszym wypadku no po prostu trudna do zastąpienia przy tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Przypomnijmy, Śląsk Wrocław i Krakowia do piątkowego meczu w ramach 15 kolejki Ekstraklasy przystąpią bez kartkowych absencji. W obu składach są jednak gracze zagrożeni jednomeczową pauzą. Po pojedynku z Krakowiem uważać będzie musiało dwóch podopiecznych: Tadeusza Pawłowskiego, Piotr Celeban i Paweł Zieliński, którzy trzykrotnie byli odnotowani jako karani żółtymi kartkami. Zdajemy sobie sprawę, że jedziemy na teren Krakowi, która na swoim boisku ostatnie trzy mecze wygrała, i zdajemy sobie sprawę z siły ofensywnej tego zespołu, natomiast sami też mimo tych perypetii, które nas spotkały, i też przygotowań różnych sytuacji, to oczywiście jedziemy po przepracowanym tym mikrocyklu treningowym, wydaje się, w bardzo dobry sposób, i będziemy szukali swoich szans na boisku Krakowi. W Krakowie nie usłyszymy jednak wrocławskich kibiców. W środę Śląsk został ukarany przez Komisję Ligi karą w wysokości 15 000 zł oraz zakazem dla fanów wyjazdów na dwa najbliższe mecze. Ten z Krakowią 6 listopada, a także z Legią Warszawa 21 listopada. Mecz Krakowia-Śląsk-Wrocław w najbliższy piątek o godzinie 20:30.